z którymi no, udało mi się uporać. Na szczęście ten etap mam już z głowy. Wiadomo, jak zarabiałem dużo pieniędzy, też mogę sobie pozwolić na wysokie zobowiązania. Wszystkie zobowiązania pospłacałem. Jestem w tym momencie na plusie, nawet siano mam już odłożone. No ale to nie był jedyny problem, który sprawiał, że powrót do internetu się trochę opóźnił. W ogóle widziałem, że Nolif napisał komentarz, że jest chęt na OnlyFansa. Ale co, Szczur usunął ten komentarz? Nie wierzę, że to zrobił. Jebaniec. Dodatkowo jeszcze ostatnio trochę podupadłem na zdrowiu przez moje dość intensywne życie. Nabawiłem się zakażenia bakteryjnego, później po antybiotykoterapii mój organizm dostał tendencji, żeby coraz to łapać nowe choroby, jedna po drugiej. W tym momencie na dzień dzisiaj dobry humor? Średnio, widzowie. Wstałem o godzinie 14. Nie mogłem spać w nocy wczoraj, główka mnie boli. Nie było tych moich Neo, musiałem suchara prosić, żeby mi zapierdalał. I cały poranek, godzinę po wstaniu, paliłem jakieś chujowe żółte, zanim się zjawiły 33 paczki złotych, pyszniutkich. No, także źle zacząłem dzień i od solpadeinki, bo główka bolała. Ale damy radę razem. Po to, żeby się nad sobą użalać, bo to z faktem czuję się słabo i źle sypiam. Nie wiem też jak wyglądam, pewnie nie jest korzystnie, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. A, no i chciałbym jeszcze wspomnieć, że wiele osób zarzuca mi sex working. No niestety nie żyję z nierządu, tak jakby wielu chciało, żeby było. Mam inną pracę, faktem nie widzę nic złego w sex workingu. Jednakowoż nie jest to coś, czym się trudnię. Ze względu na zaistniałą sytuację, wolałbym, żeby moja praca i sposób uzyskiwania przeze mnie dochodu został w tym momencie rzeczą prywatną. I myślę, że to jest w miarę zrozumiałe. Ale wracając do tematu afery lodowej, bo no pewnie będę musiał powiedzieć parę spraw a propos swojego życia łóżkowego. Chociaż nie lubię ludziom zaglądać do łóżka, nie uważam, że ludzie powinni, to jednak wy dostaliście do niego taki wilczy bilet, bo to niektórzy chcieli, niektórzy... Jak wilczy bilet? To chyba mu się coś pojebało. Albo ja nie rozumiem definicji. Nie do końca. Ja wielokrotnie w swoim życiu powtarzałem, że chciałbym spróbować w życiu wszystkiego i nudzi mnie poniekąd odczuwanie i przeżywanie cały czas tych samych rzeczy. Więc doszedłem do wniosku, że dlaczego miałbym nie spróbować. Ale on wygląda na zmęczonego, kurwa. Biedny szczurek. Bóg jest łysy. Assassins. Daje to jakąś obietnicę przyjemności. I przesunąłem sobie te granice odrobinę dalej. Jestem biseksualny, jednak na co dzień nie odczuwam pociągu do mężczyzn. Ewentualnie biorę udział w jakimś pociągu. Co, po prostu lubię seks, no. Akcje typu tych, które widzieliście na zlikowanych filmach, działy się tylko i wyłącznie w stanach nietrzeźwości, kiedy perwersje wiodły prym nad świadomością i logicznym myśleniem. I nigdy nie chciałem, żeby te nagrania trafiły do internetu. Nawet nie wiedziałem, że one w tym internecie są. To wy, drodzy widzowie, poinformowaliście mnie o tym, że mój pindol lata i śmiga sobie po internecie. No cóż, jest jak jest, nie? Fame dojebany, co? Jakby moich perwersji było mało, to oprócz tego, że jestem biseksualny, jestem też switchem, czyli tak jak lubię być dominowany, tak samo lubię dominować i zazwyczaj wynika to z relacji albo z płci partnera. I wydaje mi się, że tyle informacji wam powinno wystarczyć. No jestem po prostu p***ny, no. Może i jestem pajacem, ale no nie chciałem być pajacem na aż tak szeroką skalę i w tak w kontrowersyjny sposób. Jednak chciałbym zaznaczyć, że ten leak tychże filmów w żaden sposób nie czyni mnie osobą bliską środowiskom LGBT. Te środowiska są totalnie sprzeczne z moimi ideami, między innymi wolności słowa. Ja oczywiście popieram środowiska LGBT, chciałbym, wszystkie mniejszości. Każdy mógł obrażać skóry sobie żewnie, kogo tylko zechce, móc powiedzieć o kimś, kto jest głupi, że jest głupi,
móc powiedzieć o kimś, kto jest gruby, że ja jest tylko gruby. Nie szanuję tak. O. Graczy Yumi. Graczy kurwa Eweli, no dziwki. A jeszcze parę by się znalazło herosów. O, graczy Czogata. Kocham. Giga szady. Jak chcecie nazwać mnie, to bardzo proszę. Zresztą i tak niczego Nunu, nie zmieni. O kurwa, Nunu. To jaki jestem, przecież widać. Więc prosiłbym was o to, żebyście darowali sobie te ciepłe gadki o zrozumieniu. Cenzura była. Wsparciu. Przerzutką powiedział. Nie potrzebuję wsparcia. Niestety środowiska LGBT tworzą uprzywilejowane grupy, których obrażanie staje się nawet karalne, czego w żaden sposób nie można nikogo obrażać. I nigdy nie będę. Oczywiście. Ja nie jestem zwolennikiem obrażania i kocham wszystkich. W przypadku wszystkich wiadomości dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i otuchy. Za komplementa a propos mojej petardy i resztę śmiesznych wiadomości. Nie chciałbym tutaj zgrywać żadnego kozaka, ani na siłę pokazywać, że jest zajebiście, kiedy tak wcale nie jest. Ale wydaje mi się, że to jest jedyne sensowne podejście, a lubię robić coś. O, pustynny K, daj suba hejterze. Zazwyczaj. Dzięki. I reszcie jedyne, też na czym dziękuję. Tak naprawdę mi zależy, to żeby przez tę całą aferę lodową nie ucierpieli moi bliscy. Chociaż większość z nich wie, jakie pokręcone życie seksualne wiodę. To jednak prosiłbym was w tym względzie o pewnego rodzaju wyrozumiałość, bo nie każdy ma tak grubą skorupę jak ja. I w zasadzie nie rozumiem, co w tej całej sytuacji jest złego. Oprócz tego, że jest to niestandardowy leak, niestandardowych danych, gdzie ja tam byłem w miarę rozpoznawalny swojego czasu, kadencji na Twitchu. Twitch, unban me. Please. If you... No nie będę tak może mówił. Pytaliście się też, czy zamierzam założyć OnlyFans. No jeżeli miałbym założyć OnlyFans, bo pewnie taka furtka mi się otworzyła, to no, musiałbym się popytać paru koleżanek, z którymi podobne filmy nagrywałem, czy chcą być... Koleżanki też go w dupę jebały? Nie no, oczywiście żartuję. ...netu. Wtedy spoko, bo raczej tych filmów, których, na których byłem w mocnym stanie nietrzeźwości i ledwo świadomy, to raczej do internetu nie chciałbym wrzucać, mimo tego, że już takie latają. No ale można to rozważyć. Na razie spytam, bo dałem słowo, że nikt oprócz mnie tych filmów, no i oczywiście osoby, która brała w nich udział, nie zobaczy. No niestety ja nie zostałem tak dobrze potraktowany przez mistrza kamuflażu. Świetne są te emocje, nie mogę. Z hitu ten montaż jest dojebany. Nie no, widzę, Maniac Twist to jest taki impostor. Czyścił wenta. Maniac Twist! Jak coś, to ten film nie oznacza, że wracam do internetu, czy na pewno niedługo wrócę już do internetu. No, pewnie widzicie, jakość jest lepsza. Tylko ogarnę cały ten Saigon i będę z powrotem. Nie miała to być akcja promocyjna. Coś innego bym wymyślił. Mam nadzieję, że całą tą sytuacją dostarczyłem wam trochę uśmiechu. Tych, co się zżygali, to w sumie przepraszam. Kurwa, kto tu bełta zakupił? No chyba Budy. Ale to taki bełt jak kurwa. Nie wiem, czy to nie był prawdziwy bełcik. No i tym, którzy się zawiodli, serdeczny chuj do dupy, albo nawet nieserdeczny, taki niechciany, z zaskoczenia. No i co? Trzymajcie się. Pozdrawiam. No co? Wolnym człowiekiem jest, nie? Co miał powiedzieć? Jak komentarze? No, na plus. Nie, ale jeszcze raz mi jeszcze wisi kurwa kasę za przegrany zakład. To jest polski Belmondo. Oddawaj kasę, szczurze, parszywy.